Dzień dobry, dzisiaj gościem OX.pl jest pani doktor Dagmara Gloc. Zgadza się? Dzień dobry, tak, dzień dobry. Pani dziekan. Tak, zgadza się. Proszę powiedzieć coś o uczelni, którą pani reprezentuje. Mówimy o Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, skrót WSB, z siedzibą w Poznaniu, czyli tak jakby matka wszystkich pozostałych wydziałów, które rozmieszczone są zarówno na północy kraju, jak i na południu. Może zacznę od naszego regionu południowego, czyli tutaj mamy wydział w Gliwicach, w Jaworznie, w Jastrzębiu-Zdroju i w Skoczowie, czyli tutaj, gdzie przyjemność mam być dziekanem od końcówki września 2020 roku, oraz wydziały na północy, czyli Koszalin, Gdańsk, coś pewnie pominam, Bartoszyce i Giżycko. Także mamy 9 wydziałów w całej Polsce rozlokowanych. Uczelnia funkcjonuje od lat 16. Mamy doktora Zduniaka oraz 3 panie prorektor, którzy nam tutaj organizują pracę, oraz pracowników na podległych komórkach kierowniczych, czyli dziekanów, prodziekanów oraz pozostałych kierowników różnego rodzaju jakby jednostek, które organizują pracę na uczelni. I co można studiować u Was? No oczywiście kierunków mamy 24, czyli spory jest ten wybór. Głównym mianownikiem wszystkich kierunków jest to, że oscylują one w obrębie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dlatego też można studiować bezpieczeństwo zdrowotne, które akurat występuje w Skoczowie oraz w innych wydziałach WSB, a także bezpieczeństwo morskie, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekologiczne, a także psychologię, pedagogikę oraz zarządzanie. Czyli w Skoczowie bezpieczeństwo zdrowotne. Tak. Z czym się wiąże ta nauka? Jakie tam są przedmioty? Warto nadmienić, że są to studia pierwszego stopnia. Mamy studentów zarówno na roku pierwszym, jest to grupa 17-osobowa, i grupa studentek na roku drugim, grupa 6-osobowa. To są osoby, które aktualnie z uwagi na sytuację pandemiczną studiują oczywiście w warunkach zdalnych. No i na czym polegają studia? No studia polegają na tym, że studenci poznają różne obszary szeroko pojętego zdrowia publicznego, ochrony zdrowia, ponieważ różnego rodzaju kompetencje po uzyskaniu dyplomu licencjata będą ci studenci posiadali. Studia odbywają się akurat na moim wydziale w systemie sobotnio-niedzielnym, czyli studenci studiują zaocznie, natomiast na pozostałych wydziałach też jest możliwość studiów dziennych. Uczelnia jest uczelnią niepubliczną, także za wszystkie opłaty studenci ponoszą koszty. Tak. A proszę powiedzieć, gdzie mogą znaleźć zatrudnienie na przykład po oddaniu? No to w różnego rodzaju jednostkach, tak, w różnego rodzaju jednostkach ochrony zdrowia, w poradniach żywieniowych, a także w miejscach, które związane są z kontrolą jakości żywności i żywienia, ponieważ tego rodzaju przedmioty także obejmuje kierunek bezpieczeństwa zdrowotnego. Także naprawdę spektrum jest duże. W Giżycku nawet studenci przez jakiś czas studiowali ratownictwo medyczne. Także ci studenci, którzy mają tą specjalność, mogą także wykonywać zawód w ramach ratownictwa medycznego, bo jeszcze w jakimś czasie była możliwość respektowania dyplomu, jeśli o takim rodzaju wykształcenia mówimy. Czyli mogą się zgłosić do pani bezpośrednio albo poprzez mail uczelniany, tak? Strona internetowa istnieje. Gdyby pani mogła przypomnieć jeszcze raz nazwę? Uczelnia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, natomiast jeśli już mówimy o rekrutacji, drogi są 3. Przede wszystkim polecaną drogą z uwagi na sytuację dalej pandemiczną jest droga internetowa, czyli warto się zalogować na internetowym systemie rekrutacji IRK uczelnianym i tam krok po kroku wypełnić sobie formularze zgłoszeniowe, załączyć dokumenty, które są wymagane, bo oczywiście są pewne dokumenty, które student czy aplikant musi podesłać, żeby ta aplikacja była ważna. Można te dokumenty oczywiście wysłać drogą pocztową, ale można też indywidualnie, najlepiej przez kontakt z dziekanatem, te dokumenty podesłać osobiście.
Także takie, z takich trzech dróg przyszli studenci mogą skorzystać bez problemu. Pani jest osobą młodą, więc jak zapytam o czasy pani studiowania, to nie będziemy sięgać do jakiejś prehistorii. Zapytam w takim razie, jak pani wspomina czasy doktoratu i czasy zdobywania magistra i licencjatu? No, przyznam szczerze, że było to prawie, no nie wiem, nie będę stwierdzała tutaj bez mała, 15 lat temu, także... Kto by to liczył? Troszeczkę czasu temu, jak... Jak to mówią, oj tam. Jak zaczynałam studia, więc to były zupełnie inne czasy. To były też czasy, w których studenci notowali na wykładach, skrzętnie notowali notatki, pisali, sprawdziany odbywały się w ławkach, korzystaliśmy z biblioteki, nie było jeszcze w takiej formie ksera dostępnego, także troszeczkę dzisiejsze studia odbiegają od tych, na których ja miałam okazję studiować. No później wiadomo, jak już poszłam na studia doktoranckie, to ta technika, można powiedzieć, była nieco lepsza, bo już były laptopy, rzutniki multimedialne, także jakość tego kształcenia też była inna, natomiast dzisiejsze studiowanie totalnie nie przypomina mi studiowania, z którym ja miałam do czynienia. Nie miałam okazji studiować zdalnie, bo jest to opcja, która z uwagi na sytuację pandemiczną występuje od 1,5 roku, także jest to też sytuacja dla mnie, jako dla dziekana wydziału, całkowicie nowa, ale i też dla tych studentów, którzy też przecież do tej pory uczyli się w sposób stacjonarny. Więc jakbym miała porównać, to myślę, że w ogóle nie ma porównania, ale też nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to lepsze, czy jest to gorsze studiowanie. Jest to studiowanie zdecydowanie inne, a każdy student, bo też często pytam studentów na zajęciach, jak oni oceniają to zdalne nauczanie. Jedni są zadowoleni, drudzy są troszkę mniej zadowoleni, bo są starsi i też nie do końca tak jakby ogarniają, kolokwialnie rzecz ujmując, tą nowoczesną technologię i też nie do końca im się podoba stosowanie platformy edukacyjnej. Natomiast z mojego punktu widzenia jest to rzeczywiście duże udogodnienie i możliwość nauki w różnych miejscach w jednym momencie. Patrząc na mój przykład, ja prowadzę wykład i mogę go prowadzić dla osób, które są w Giżycku, w Poznaniu, w Skoczowie, w Gliwicach w jednym czasie, w tym samym momencie, więc ja osobiście uważam, że jest to bardzo duży plus i ja sobie tą formę edukacji cenię. Tak, zgadza się. A zapytam o ten doktorat. Wiem, tak, że trochę z rowerem był związany, ale gdyby pani mogła wytłumaczyć fachowo, o co chodzi? Taka promocja przy okazji aktywności fizycznej. Bardzo, bardzo fajnie, że pan o to pyta. Ja pisałam pracę doktorską na temat zastosowania treningu indoor cycling w rehabilitacji kardiologicznej, czyli jak jesteście państwo na siłowni, spójrzcie sobie na rowery stacjonarne, spinningowe tak zwane, które gdzieś tam zawsze na salach stoją albo w rogu. To są specjalne rowery przystosowane do treningu ciągłego albo interwałowego w rytm muzyki. Często właśnie słychać muzykę prowadzących, czasami też widać różnego rodzaju multimedialne ścieżki, które są stworzone przez osoby, które ten trening prowadzą. Taki trening trwa od 20 do 30, czasami do godziny, do 60 minut i w zależności od stopnia wytrenowania osoby tej zdrowej, tak jak ja określam, użytkowników siłowni, naprawdę może przybierać różną formę w zależności od inwencji twórczej prowadzącego, ale śmiało też, jak wykazałam w swoich badaniach naukowych, można ten trening adaptować dla osób, które przeszły zawał mięśnia sercowego, niemniej jednak mogę tutaj zaznaczyć, że najlepszym kandydatem na taki trening, jeśli chodzi o pacjenta kardiologicznego, jest mimo wszystko pacjent relatywnie młody i relatywnie z dużą tolerancją wysiłku, bo jednak nie ma co ukrywać, ale jest to dosyć intensywna forma rekreacyjna. No tak. Nawet jak ktoś jest relatywnie młody, to jest to dość intensywne. Tak, to faktycznie. Dokładnie. A czy pani tak intensywnie spędza czas wolny poza pracą? Jak już mam ten czas wolny, to oczywiście zdarza mi się pobiegać, zdarza mi się pochodzić po górach, bo jestem ustronianką, także na wyciągnięcie dłoni mam góry, wał w Ustroniu też często odwiedzam, a zdarza mi się też czasami popływać w dobie, kiedy właśnie jeszcze pływalnie były otwarte, także myślę, że jak najbardziej aktywnie spędzam czas wolny. Ale też lubię czas spędzać czytając książki, oglądając filmy, gotując. Okej.
To już wiem, co pani lubi, a to zapytam na zakończenie, czego pani nie lubi, czego pani nie znosi. Nudy. O! Jakbym miała powiedzieć, czego nie lubię, to nie lubię nudy, aczkolwiek myślę, że mi to w ogóle nie zagraża, więc... Ponoć inteligentni ludzie się nie nudzą, więc tak to zostawmy. Też o tym słyszałam. Właśnie. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia w takim razie w szkole i na Czantori i tam, gdzie się nie będziemy na pewno nudzić. No i co, dobrego tygodnia dla Państwa. Pani dr Dagmara Gloc była naszym gościem. Dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia i dużo zdrowia życzę wszystkim. Właśnie, dużo zdrowia i tego bezpieczeństwa zdrowotnego. Dokładnie. Do widzenia. Do widzenia.